Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na gali wręczenia stypendiów oraz nagród edukacyjnych i sportowych za rok szkolny 2022-2023 przez burmistrza Skarszew. Spotykamy się już po raz kolejny w sali, w pięknej sali Skarszewskiego Centrum Sportu, gdzie będziemy nagradzać tak naprawdę najlepszych uczniów z gminy Skarszewy. Najlepszych na niwie sport i najlepszych na niwie edukacja. Na sam początek chciałbym bardzo serdecznie przywitać gospodarzy dzisiejszej uroczystości. Witam pana Jacka Pauli, burmistrza Skarszew. Brawa! Witam pana sekretarza gminy, pana Andrzeja Janikowskiego. Witam panią Izabelę Wołoszyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach. Witam pana Tomasza Połum, menadżera Skarszewskiego Centrum Sportu. Bardzo serdecznie witam zaproszonych gości, członków Rady Miejskiej w Skarszewach wraz z przewodniczącym panem Józefem Kamińskim. Witam skarbnika gminy, panią Sabinę Skierewka. Serdecznie witam członków Skarszewskiego Klubu Biznesu oraz członków Rady Gospodarczej przy burmistrzu Skarszew. Witam również dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli funkcjonujących w gminie Skarszewy. Witam dyrektorów i prezesów gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek. Witam naczelników i kierowników Wydziału Urzędu Miejskiego w Skarszewach. Witam wychowawców klas, trenerów i opiekunów nagrodzonych w dniu dzisiejszym uczniów. Witam również bardzo serdecznie rodziców nagrodzonych uczniów. Mam nadzieję, że jesteście Państwo dumni z osiągnięć. Jednak najgoręcej, z uśmiechem na twarzy, witam Was, drodzy nagrodzeni uczniowie. Brawa dla Was! Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2022-2023 burmistrz Skarszew przy wsparciu komisji przyznał 23 uczniom stypendia edukacyjne oraz 5 nagród edukacyjnych. Jeśli chodzi o sport, było to 10 nagród indywidualnych i 2 nagrody drużynowe. Teraz bym prosił o zabranie głosu pana burmistrza Jacka Pauli. Wielkie brawa! Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie. Co roku jest to dla nas wielkie wydarzenie. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Osoby, które już są po raz kolejny w tym miejscu przy wręczaniu stypendiów, są świadome tego, jak wiele znaczą dla nas młodzi, nagrodzeni uczniowie. My nie mamy żadnej wątpliwości, że to jest przyszłość gminy Skarszewy, że te osoby, które mają nadzwyczajne, fantastyczne wyniki w nauce, to właśnie od tych osób będzie zależała przyszłość Skarszew, przyszłość naszej gminy, przyszłość regionu, województwa, może i Polski. My, wręczając te nagrody, mamy świadomość oczywiście, drodzy Państwo, że te kwoty nie są zbyt duże, że są za małe, że niezależnie od tego, jak byśmy je zwiększali, to jest ciągle za mało, chociaż myślę, że zwiększać będziemy. Zapraszając Państwa tutaj, chciałbym, żeby nasi młodzi przyjaciele i ich rodzice, troszeczkę możemy tej muzyki wrócić, żeby wszyscy z Państwa mieli świadomość, jak wiele dla nas znaczycie. Obecność biznesmenów, obecność urzędników, dyrektorów, prezesów ma właśnie pokazać, że już dzisiaj, już teraz jesteście Państwo
w szczególności młodzi uczniowie, zauważani, obserwowani przez ludzi, którzy was podziwiają, przez biznes, przez prezesów, właścicieli wspaniałych skarszewskich firm. Akurat biznesmeni tak skromnie z tyłu w zasadzie usiedli, ale o każdym z naszych szefów firm mógłbym mówić bardzo długo. Mógłbym ich podziwiać. A mówię o tym dlatego, żeby właśnie naszym młodym uczniom pokazywać wspaniałe przykłady, w jaki sposób należy kształtować swoje życie. Będąc tutaj, mówię o Państwa sukcesie, sukcesie naszych uczniów, bo to jest sukces gminy Skarszewy. Każda z Waszych ocen, z Waszych osiągnięć sportowych, medali, to jest sukces gminy Skarszewy. To jest coś, co nas na pewno buduje. Wy już dzisiaj pokazujecie, że macie w swoim życiu cel i go realizujecie i będziecie realizować, bo posiadanie celu, świadomość tego, do czego dążycie, to już jest połowa sukcesu. Dzisiaj w trudnych czasach, kiedy czeka na nas wiele dziwnych online'owych atrakcji, zagrożeń, gier wideo, różnych takich aktywności, wy koncentrujecie się i daliście radę, żeby tę koncentrację osiągnąć na maksymalnym poziomie, osiągając jak najlepsze rezultaty. Moi drodzy, dzisiaj miałem przyjemność uczestniczyć w takiej dyskusji o kształceniu młodych pokoleń, o kształceniu zawodów w przyszłości. Jedna z pani profesorek, która uczestniczyła w tej debacie, przypomniała w zasadzie prostą statystykę. Osoby, które mają dzisiaj 40 lat, które urodziły się chyba w 83 roku, dzisiaj na rynek pracy weszło, tych osób, które urodziły się w 83 roku, weszło 700 tysięcy. To był wyż. Dzisiaj mamy do czynienia z niżem i na rynek pracy wchodzi rokrocznie około 300 tysięcy osób. Zwróćcie uwagę w związku z tym, jak wielkie macie dzisiaj jeszcze większe szanse, ponieważ świetny, dobrze przygotowany pracownik, wykształcony student, uczeń, to jest prawdziwy rarytas. Tak naprawdę wszystkie atuty świadczą o tym, że ten sukces będzie do was należał, że go osiągniecie. Ja chciałem podziękować wszystkim rodzicom, którzy poświęcają swój czas. Sam jestem rodzicem, pewnie poświęcam go zbyt mało, ale wiem, jak jest to ważne. To, że rodzice są z wami w tych ważnych chwilach, to jest naprawdę wspaniała sprawa i wiem też, że jesteście, może często tego nie mówicie, ale dumni z tego, że możecie na nich liczyć. Chcę podziękować wszystkim nauczycielom, którzy wykonują ciężką pracę. Być nauczycielem w tych czasach dzisiaj, to jest naprawdę wielkie wyzwanie. Mówię w tych czasach, mając na myśli właśnie zmiany, które cywilizacyjnie objawiają nam się w różnych odsłonach naszego życia społecznego, towarzyskiego, kulturalnego. To jest wielkie wyzwanie. Wszystkim nauczycielom, wszystkim trenerom, wszystkim osobom, które dbają o naszą przyszłość, właśnie o tych uczniów, naszych najmłodszych zwycięzców, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. To jest wasza wielka praca, ale największą pracę wykonaliście właśnie wy, moi drodzy młodzi przyjaciele. I za to również z głębi serca chciałem wam podziękować. Raz jeszcze podkreślę, że jesteśmy tutaj, żebyście pamiętali o tym, może nie o tym czeku, który jest za mały, ale pamiętali o tym, że Skarszewy chcą na was polegać. Skarszewy myślą o was, bo chcielibyśmy wszyscy, żebyście właśnie tutaj rozwijali czy startowali ze swoimi karierami, może wracali do Skarszew po jakimś czasie, żebyście sprawili, że nasza mała ojczyzna rozwinie się jeszcze bardziej. To, co robimy od pewnego czasu, co daje nam pewnie jakieś powody do satysfakcji, przecież tutaj za chwilę ten obiekt również się powiększy, o basen, wiele innych elementów w różnych częściach gminy. To jest to, co ma również pozwolić wam spędzać tutaj fajnie czas. Nasi przedsiębiorcy, nasi biznesmeni, którzy prowadzą, wierzcie mi, niesamowite firmy, bardzo innowacyjne, bardzo nowoczesne, chcieliby, żebyście również u nich pracowali. To nie są zwykłe cykle produkcyjne, to są również centra badawczo-rozwojowe, to są bardzo innowacyjne mechanizmy, maszyny, procesy, procedury, w których możecie się specjalizować. Więc to jest nasz cel, żebyście
szczęśliwie kroczyli przez swoje życie, być może w Skarszewach, być może w pobliżu, ale żebyście zawsze Skarszewy mieli głęboko w swoich sercach i pamiętali, że kiedyś tam na początku waszej kariery, na zakończenie podstawówki czy szkoły średniej, spotkaliśmy się właśnie w Skarszewskim Centrum Sportu i wszyscy was podziwialiśmy. Drodzy Państwo, jest za jasno. To nie poradziliśmy sobie z tą kwestią. Przygotowaliśmy dla was na zakończenie tego wydarzenia taki mały pokaz laserowy. Zadymimy trochę to pomieszczenie, proszę się nie obawiać. Gdybyśmy mieli kotary, trzeba nad tym, Tomek, popracować. Byłoby jeszcze fajniej. Następnym razem dobiorę inną muzykę do przemówienia. Chciałem, żeby nawet ten element wskazywał wam, moi kochani, że jesteśmy poruszeni tą chwilą, poruszeni tym, że jesteście właśnie tutaj. Moi drodzy, przechodzimy teraz do konkretów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tym roku nieco odmiennie, bo zaczniemy od nagród sportowych. Na sam początek chciałbym zaprosić tutaj na scenę czterech zawodników, czterech uczniów zamieszkujących naszą gminę Skarszewy, którzy trenują, którzy jeżdżą na turnieje w dyscyplinie, jaką jest karate. I tutaj serdecznie zapraszam Maksymilian Wojciechowski, Kinga Grandzicka, Nikola Langowska, Wiktor Owerczuk. Wielkie brawa, moi drodzy! Przypomnę, Maksymilian Wojciechowski jest, Kinga Grandzicka, Nikola Langowska oraz Wiktor Owerczuk. Dwójka panów już jest, zapraszam dwójkę dziewczyn. Wielkie brawa dla chłopców, dziękuję bardzo. I nagradzamy kolejną osobę, tym razem jest to dziewczyna, która na co dzień trenuje tenis ziemny, odnosi w tym sporcie bardzo duże sukcesy, na miarę województwa, nawet na miarę kraju. Zapraszam Julię Hejła. Nie ma Julii, jest mama, zapraszamy mamę. Mam informację, że Julka jest na Mistrzostwach Polski i dlatego mamusia odbiera dzisiaj nagrodę. Wielkie brawa jeszcze raz. Szanowni Państwo, i kolejna nagroda indywidualna, tym razem akrobatyka sportowa. Zapraszam Zofię Korpecką. Już któryś rok z rzędu widujemy te same postacie, cały czas trenują, cały czas walczą i o to chodzi. Teraz zaproszę tutaj na scenę dwie dziewczyny, uczennice szkoły podstawowej numer 1, które w tym roku, można powiedzieć, spisały się bardzo dobrze, bo z wojewódzkich igrzysk młodzieży szkolnej w indywidualnej lekkiej atletyce przywiozły medale. Tak więc zapraszam na scenę Różę Kiedrowską i Zofię Urban. Brawa! Dodam tylko, że Róża Kiedrowska w biegu na 1000 metrów zajęła brązowy medal, natomiast Zosia Urban w rzucie oszczepem zajęła drugie miejsce. Halo? Salut? Sunt eu,
Hajduk. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Teraz nagrodzimy, można powiedzieć, najstarszą tutaj z nagrodzonych, uczennicę Zespołu Szkół Rolniczych. Zapraszam na scenę Lenę Kozłowską. Vrei să pleci, dar numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Moi drodzy, Lena na co dzień uprawia niecodzienny sport, bo nie wiem, czy dobrze wymówię, petang, czyli tak zwane bóle, tak? To jest sport dosyć mniej popularny w Polsce, ale Lena jest zawodniczką, można powiedzieć, no, w Polsce bardzo rozpoznawalną już. Gratulacje dla Leny. Te sunt, să-ți spun ce simt acum. Szanowni Państwo, teraz tutaj na scenę zaproszę dość okazałą ekipę chłopców szkoły podstawowej numer 1 w Skarszewach, którzy w tym roku dla swojej szkoły, dla gminy Skarszewy i przede wszystkim też dla powiatu starogardzkiego zdobyli 2 srebrne medale na wojewódzkich igrzyskach młodzieży szkolnej w sztafetowych biegach przełojowych i w drużynowych biegach przełojowych. Powiem Wam tak osobiście, jako troszeczkę znawca tego tematu, ogromny wyczyn, ogrom pracy, ogrom treningu, potu wylanego, łez. Także na scenę zapraszam Wiktor Papka, Dawid Witkowski, Dominik Flata, Kuba Szlagowski, Fabian Bassara, Oskar Dera, Kacper Ceglerski, Robert Szlagowski, Jeremiasz Redzimski, Kacper Michałek. Szanowni Państwo, ja tylko chciałem wtrącić, oczywiście wszyscy chłopcy zasługują na ogromne brawa, ale jeden z nich w szczególności, ponieważ oprócz tego, że przywiózł 2 srebrne medale, tak jak wcześniej powiedziałem, z tych wojewódzkich igrzysk, to jeszcze przywiózł brązowy medal z indywidualnej lekkoatletyki w biegu na 2000 metrów. Robert Szlagowski, brawa! Ręka do góry, Robert, który to ty? Mnie też osobiście bardzo cieszy fakt, jako osobę związaną z piłką nożną, że wielu z tych tutaj panów trenuje w piłkę nożną i być może wkrótce zasili szeregi naszej skarszewskiej Wietczysy. Więc podwójnie dla nich brawa. Dziękuję bardzo, panowie. Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Z mojej strony to wszystko. Oddaję głos koleżance Izie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło znowu się z Państwem spotykać na tej hali. Jak pan dyrektor Kryspin już powiedział, że pan burmistrz przyznał 23 stypendia edukacyjne i 5 nagród edukacyjnych. Ja tylko państwu przypomnę, że żeby zdobyć stypendium edukacyjne, to w szkole podstawowej uczeń, absolwent szkoły podstawowej musi mieć średnią co najmniej 5,5. Natomiast uczeń szkoły ponadpodstawowej 5,0. I mamy aż 23 takich uczniów. Także przystępujemy do rozdania stypendiów burmistrza Skarszew.
Rozpoczynamy od szkoły podstawowej numer 1. Zapraszam dziewczynę, która osiągnęła w całej gminie najwyższą średnią, bo aż 5,94, uczennicę szkoły podstawowej numer 1, Oliwię Urmańską. Makarena, baila, baila, ela, ela. Makarena, makarena, all night long. Makarena, makarena, baila, baila, ela, ela. Makarena, makarena, all night long. Brawa, ogromne brawa. I gratulacje dla wychowawcy pani Anieli Wojciechowskiej. No właśnie, lepiej będę trzymała. Również ze szkoły podstawowej numer 1, przepraszam, w Skarszewach. Również bardzo wysoka średnia. Róża Kiedrowska. Zapraszamy. Wychowawcą jest również pani Aniela Wojciechowska. Gratulacje. Uczennicą jest Julia Okrój. Zapraszamy Julię i gratulacje dla pani Ani Gockowskiej, wychowawcy. Brawa, brawa. Kolejna uczennica szkoły podstawowej numer 1, Tamara Sulewska. Znowu wychowawcą jest pani Aniela Wojciechowska. Gratulacje. Makarena, makarena, baila, baila, ela, ela. Makarena, makarena, all night long. Makarena, makarena, baila, baila, ela, ela. Brawa, brawa. Makarena, makarena, kolejna dziewczyna, tym razem Zofia Urban, wychowawca pani Ania Gockowska. Gratulujemy. Brawa. Zapraszamy wychowankę pani Anieli Wojciechowskiej, Aleksandrę Bogdanowicz. Brawo dla Oli. No i doczekałam się, w końcu jakiś mężczyzna. Wychowanek pani Gabrieli Meyer, Jeremiasz Redziński. Zapraszamy. Brawa dla Jeremiasza. I ostatnia już osoba ze szkoły numer 1, Zosia Kudelska. Gratulujemy pani Kasi z Koniecznej, wychowawczyni. Baby,
Gratulujemy również dyrekcji Szkoły Podstawowej numer 1, bo aż 8 stypendystów w tym roku dostało stypendia pana burmistrza. Przechodzimy do Szkoły Podstawowej numer 2 w Skarszewach. Najwyższą średnią w tej szkole uzyskała Zosia Korpecka. Ogromne gratulacje dla wychowawczyni pani Małgorzaty Kaweckiej. Brawa dla Zosi. Kolejna osoba, również wychowawcą jest pani Małgorzata Kawecka, Nadia Miksza. She knows exactly how to tell the lies. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded vixen, she don't compromise. She's so domestic on the color lights. So far from typical, but take my advice. Brawa dla Nadii. Do think twice. And if you get burned, don't be surprised. I trzecia wychowanka pani Małgorzaty Kaweckiej, Martyna Gołąbek. Ostatnia dziewczyna ze Szkoły Podstawowej numer 2, wychowanka pani Grażyny Chodukiewicz, Zosia Gradulewska. Brawa dla Zosi. Przechodzimy do Szkoły Podstawowej imieniem Franciszka Nierzwickiego w Więckowach. Tam jest jeden laureat, stypendysta z bardzo wysoką średnią i jest to Kordian Plata. Gratulujemy pani Hani Leszczyńskiej, wychowawczyni Kordiana. Kolejni stypendyści to uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Godziszewie. Jako pierwszą, wszyscy oczywiście mają równie wysokie średnie, Maja Kałbukowska. Gratulacje dla pani Sylwii Schwarz, wychowawczyni. Również wychowanek pani Sylwii Szwarc, uczeń zespołu szkolno-przedszkolnego w Godziszewie, Wiktor Owerczuk. Ostatnią już stypendystką z Godziszewa jest wychowanka pani Martyny Cześnik, Amelia Magiera. Z tego co wiem, nie mogła dzisiaj być obecna na dzisiejszej uroczystości,
przekażemy dyplom pani dyrektor szkoły, tak? I teraz przechodzimy do szkół ponadpodstawowych. Szkoła branżowa pierwszego stopnia w Skarszewach ma jedną stypendystkę, której wychowawczynią jest pani Magdalena Brzoskowska i jest to Nikola Ratajczyk. Państwo stypendyści Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie. Jako pierwszą zapraszam wychowankę pani Agnieszki Panasiuk, Paulinę Jurczyk, absolwentkę Technikum Krajobrazu. Natomiast najlepszą absolwentką z bardzo wysoką średnią Technikum Hodowli Koni została Marcelina Chyła, a wychowawcą jest pani Katarzyna Wątka. Gratulujemy! Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Najlepszym absolwentem Technikum Rolniczego został Robert Freitag, a wychowawcą również jest pani Agnieszka Panasiuk. Gratulujemy. Kolejną absolwentką Technikum Weterynarii tym razem została Justyna Grabowska, a wychowawcą jest pani Joanna Bładzikowska. Gratulujemy. Również drugą stypendystką jest też absolwentka Technikum Weterynarii. Też wychowawcą jest pani Joanna Bładzikowska. Gratulujemy. I jest to Anna Buber-Purowiecka. Zapraszamy. I ostatni już stypendysta, absolwent Technikum Rolniczego, wychowanek pani Agnieszki Panasiuk, Kacper Puzlowski. Chyba nie ma Kacpra. Dziękujemy.
Państwo, przechodzimy do nagród edukacyjnych. Nagrody edukacyjne burmistrza Skarszew przyznawane są uczniom, którzy są finalistami bądź laureatami w konkursach na szczeblu, w konkursach edukacyjnych oczywiście, na szczeblu co najmniej wojewódzkim. I takich uczniów mamy 5. Może zaproszę 3 osoby z szkoły podstawowej imieniem Piotra Szturmowskiego w Pogódkach. Jest to Jan Turek, Antonina Kozłowska i Marta Gdaniec. Szanowni Państwo, widzę, że nie ma Jana. Jest za to opiekunka, pani Mariola Laskowska. Jan Turek zdobył tytuł laureata etapu wojewódzkiego 14. konkursu biblijnego diecezji pelplińskiej dla uczniów klas 4-8. Natomiast Antonina Kozłowska również zdobyła tytuł laureata, również w tym samym konkursie dla uczniów z klas 4-8 szkół podstawowych. Marta Gdaniec zaś zdobyła tytuł finalisty w tymże konkursie biblijnym. Dziękuję bardzo, brawa, brawa. I teraz zapraszam uczniów ponownie z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie. Tytuł finalisty w eliminacjach centralnych 46. edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku weterynaria zdobyła Anna Buber-Bubrowiecka. Opiekunem pani Ani była pani Ewa Mikołajewska. Gratulujemy ogromnie. I ostatnią nagrodę zdobywa uczennica, która zdobyła tytuł finalisty w eliminacjach centralnych 46. edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Architektura Krajobrazu i jest to Paulina Jurczyk, zaś opiekunem pani Lucyna Porte. Gratulacje. Gratulujemy wszystkim, ja dziękuję i oddaję głos mojemu koledze. Szanowni Państwo, jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo gratuluję zarówno tych osiągnięć wysokich, edukacyjnych, jak i sportowych. Teraz będę tutaj chciał zaprosić wszystkich nagrodzonych do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Także zapraszam, śmiało. Także pan burmistrz i pani dyrektor w GOSiP też musi tu podejść. Zapraszamy. Postarajmy się tak szeroko rozstawić, żeby wszystkich było widać. Wyższe osoby do tyłu, niższe do przodu. Ja tu pościągam mikrofony, to co zbędne. Poczekajmy jeszcze sekundkę, niech tutaj DJ Wodzirej przygotuje pirotechnikę, żeby to zdjęcie było wow. Nie wiem, czy wszystko powiedziałem, ale też gratuluję wszystkim trenerom, którzy przyczynili się do tych wspaniałych sukcesów tych młodych ludzi. Za chwileczkę będzie takie oficjalne zdjęcie z super pirotechniką, żeby to było pamiątkowe. Uroczyste zakończenie roku 2022-2023. Dajemy sobie jeszcze dosłownie pół minutki.
Panie Macieju, nasz główny tutaj fotoreporterze. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, 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 I'm on fire. I tell him, baby, 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 I'm a fireball. Szanowni, to była przedostatnia atrakcja dzisiejszego dnia, a teraz ostatnia atrakcja. Zapraszam do zajęcia miejsc. Koledzy tutaj zdejmą na chwilkę tą przygotowaną ściankę przez gossip i za chwilę pokaz laserów przygotowany przez pana burmistrza, zamówiony przez pana burmistrza. Tutaj słusznie pani dyrektor wspomniała, to jest przedostatnia, bo ostatnia to jest u góry oczywiście poczęstunek, pizza dla wszystkich tutaj gości, nie tylko pizza w sumie, bo i też na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. Wish you had more eyes, at least, to fully experience the laser show. Expect it now. Laser beams activated.